Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zrobimy sobie krzywdę. Jeszcze tego nie czuć, ale mamy już wiosnę i będzie coraz cieplej, dlatego internet już teraz pokazuje, co będzie modne tego lata. Ale zanim do tego dotrwamy, obgadajmy, co się klikało, bo w ostatnim czasie rządziły filmy, w których ktoś robi sobie krzywdę. Tydzień temu najpopularniejszymi były te ze stoków w Gruzji, na którym wyciąg uległ awarii, spuszczając narciarzy z góry na dół. Na szczęście nikt nie zginął, kilka osób trafiło do szpitala. Ale na tym się nie skończyło, bo przyszedł czas na Rosję. Tam, jak i w Gruzji, nadal panuje zimowy klimat, dlatego ekipy od odśnieżania dachów mają sporo pracy. Samo odśnieżanie to nie problem, gorzej z wejściem, dlatego wzywa się specjalistów. Ale spokojnie, na szczęście beton zamortyzował upadek, jakimś cudem skończyło się na kilku siniakach, dwóch złamanych żebrach i nodze jednego z fachowców, którzy przed pracą chyba przewidywali, że coś się stanie. Przed wspinaczką zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, tak na wszelki wypadek, gdyby miałby być ich ostatnim. Zresztą nie trzeba być jasnowidzem, jeżeli na dach wchodzisz po rurach od gazu, stąpasz po klimatyzatorze, a później pakujesz się we dwóch na cienką drabinę, to bardziej kusić losu już się nie dało i kto wie, może to była najmniej bolesna wersja, bo nikt nie wie, co jeszcze czekało na nich na dachu. Po takich upadkach nic dziwnego, że wszystko nas zaboli, dlatego warto pójść do specjalistki, która wszystko rozmasuje i pogryzie. Tym właśnie wyróżnia się dr Dot, masażystka, która leczniczo masuje, ale może też gryźć swoich pacjentów. That feels good. No, I told ya. Po plecach i tyłku. Naturalnie trzeba zapytać, jak odkryła swój talent. Za mało lata gryzła swoją mamę. I tak jej pozostało do dziś. Na początku podgryzała wokalistów okolicznych zespołów, aby otrzymać darmowe wejściówki na koncerty. Teraz gryzie gwiazdy światowego formatu, które dają jej bilety, ale też reklamę, dzięki której dużo zarabia. Ding, David Bowie. Oasis, who got their first massage ever from me, by the way. Stone Roses. Zasmakowała też Rihanny, Katie Richards, Jareda Leto, Eminema, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, którą też mógłbym ugryźć w tyłek. I to całkiem za darmo. Wracając do Dr. Dot, oto lista jej znanych pacjentów. Sam film z opisem jej usług pochodzi sprzed 2 lat, ale ponownie podbija internet, tym razem na Facebooku. Tam już odzywają się zainteresowane osoby, może przyszli klienci. Mifiu pyta, czy to nie problem, gdy na plecach ma kilka pryszczy, a Tim stara się dowiedzieć, czy pani doktor tak samo dobrze gryzie siusiaki. Tak dużo pytań i tak mało odpowiedzi, dlatego może ktoś z was się skusi, pójdzie tam i da się pogryźć. Like someone biting your back. There's literally no other way to explain it, but it feels really good. Pokazałem wam, jak w oryginalny sposób można zarabiać na życie, chociaż kto ma szczęście, tego robić nie musi. Bo w jednej części Rosji na ziemię spadają fachowcy, w drugiej sztabki złota, dokładnie 10 ton złota, platyny i diamentów, które miał przetransportować samolot do Krasnojarska, ale podczas startu otworzył się właz i towar rozsypał się na 26 km². To spowodowało wielką gorączkę złota w pobliskich miejscowościach. No i było co zbierać, bo przypomnę, że z samolotu wypadło 10 ton złota, platyny i diamentów o równowartości 368 milionów dolarów. Jedna taka sztabka to wartość 1 800 000 zł. Nie wiem, na co wydaje się tam w Rosji, ale bez problemu starczyłoby na codzienne podgryzanie twojej pupy przez Dr. Dot przez najbliższe kilka lat. I proszę nie mówcie, że w Rosji jest bieda. Putin powoduje, że z nieba spada deszcz złota. To tyle w tym odcinku, pełne filmy standardowo w opisie. Proszę cię o lajka, komentarz, no i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, abyśmy w gigantycznym gronie oglądali filmy, które podbijają internet, bo trzeba być na bieżąco. Na tym kanale widzimy się w poniedziałek, na co my tu mamy też trochę niesystematycznie, ale będzie odcinek w niedzielę, no i oczywiście codziennie na fejsie, Instagramie, grupie. Do zobaczenia, hej!